Cześć. Mam na imię Seth. Jak Seven. Podobno to symbol szczęścia, ale co do tego, to bywa z tym u mnie różnie. Nie zdążyłeś. Już po wszystkim. W pracy Anioła Stróża nie wszystko jest tak kolorowo, jakby mogło się wydawać. Wróg nie śpi. Tak. Sięgnąłem dna. Przerzucili mnie do jakiejś kolebki trudnych zadań, żebym się wyszlifował. Co tam, słodziaczku? Nowy w pracy? Powodzenia, aniołeczku. Jest takie uczucie, kiedy myślałeś, że spadłeś na sam dół, a wciąż lecisz. W bagno. To jest ten moment. Wyszarłaś! Co? A to ci masz. Co będziesz notował? Odpiszesz sobie od kogoś. Śpi. A nie zgłodniałaś może od tej nauki? Odbierz. Po cichu porozmawiasz. Czekaj, bo nie mogę teraz. Na lekcji jestem. Oni cię nie szanują. Zrób to, co ich boli najbardziej. Proszę Państwa, wyjmujemy karteczki, podpisujemy imię, nazwisko, data na marginesie, numer z dziennika. Bardzo proszę. Zachować margines 2,5 cm. Mówią, umiesz liczyć? Licz na siebie. No to teraz policzymy. Idźcie do domu. Idźcie do domu. Dobra. Przecież nie możecie złamać słowa danego nauczycielowi. Proszę kanapkę. Ale się guzdrze. Pożycz jej.
pożyczyć. Zdarza się, że wróg myśli, że ma nas w garści. Nie dam ci tego. Znajdę gorszy sposób. Czasami jednak zbytnia pewność siebie może wprowadzić w otępienie. A wtedy... No, zadanie wykonane. Popełnia się błędy. Czy na pewno wszystko sprawdziłaś? No tak. Na pewno? Tak. Wiesz, że one potrafią być podstępne. No wiem. Nie dam ci tego. Nie dam ci tego. Nie dam ci tego. Nie dam ci tego. Mówią, że szczęście sprzyja lepszym. Dziś wiemy na pewno, że sprzyja dobrym.